Odcinek ten będzie troszkę inny od reszty ze względu na osobiście dostarczonego przez widza bohatera, czyli mówiąc inaczej, dostałem sprzęciora bez paczki, którą normalnie bym na początku filmu otwierał. Czas na naprawę! Zgodnie z waszymi sugestiami wróciłem do pierwszej wersji tej odezwy, którą pewnie w przyszłości będę jeszcze dopracowywał, a teraz przejdę do bohatera tego odcinka, łamiąc wypracowany zwyczaj narracji filmowej rozpoczynający się unboxingiem i planem ogólnym, bo najpierw pokażę tajemniczy przycisk z słoneczkiem i księżycem, prawdopodobnie włączający podświetlenie wszystkich przycisków, wielofunkcyjny encoder połączony przyciskami przełączającymi tryb pracy między nawigacją bądź systemem audio, powrotu do poprzedniego lub głównego menu, trzy oznaczone cyframi funkcyjne przyciski, których znaczenie powinno być opisane na umieszczonym w centrum kolorowym wyświetlaczu LCD, podobnie jak trzech przycisków po drugiej stronie, czy bardzo podobnego do wcześniej pokazanego zestawu składającego się z pokrętła pełniącego rolę włącznika urządzenia i regulatora głośności, otoczonego przyciskami wybierającymi kolejne tryby pracy urządzenia, takie jak skanowanie stacji radiowych, dziwnie opisana funkcja typująca i zapisująca 6 najlepiej odbieranych stacji radiowych, czy przyciski przy slocie na płyty CD zmieniające aktualnie odtwarzany utwór, mogące też zmieniać aktualnie wybraną stację radiową w trybie radioodbiornika. Myślę, że pasjonaci samochodowych urządzeń grających będą lepiej ode mnie wiedzieć, jak powinno się prawidłowo zaanonsować bohatera odcinka, lecz bazując na tym, co znalazłem w sieci i na etykietach, jestem w stanie powiedzieć tylko, że jest nim przedstawiciel rodziny systemów radiowo-nawigacyjnych dedykowany m.in. do samochodów marki Volkswagen Blaupunkt Z1Z7. Odkrycie wszystkich funkcji i ciekawostek ukrytych w tym, jakby nie patrzeć w wyspecjalizowanym komputerze bez instrukcji obsługi, jest trudnym wyzwaniem, o czym przekonało mnie pobieżne PDF-a ogólnej wersji przeczytanie. W ten sposób poznałem znaczenie przycisku z flagą, który zapamiętuje aktualną pozycję samochodu, domniemam ułatwiającego późniejszy powrót do niej, przycisku wyliczania alternatywnej trasy w celu ominięcia korków na aktualnie wybranej, czy umieszczoną pod przyciskiem TIM funkcję odtwarzania automatycznie nagrywanych informacji o zdarzeniach drogowych nadawanych przez wybraną stację radiową. Istotniejsze dla serwisantów informacje dotyczące gniazd przyłączeniowych byłyby trudniejsze do znalezienia, gdyby producent nie pomyślał o dodaniu stosownej naklejki na górnej części metalowej obudowy urządzenia. Z tyłu można znaleźć zarówno standardowe, jak na tego typu sprzęciory gniazda, czyli dla kostek przyłączeniowych, zasilania głośników czy kontrolek auta, anteny radiowej, ale też gniazda pozwalające spiąć sprzęcior z innymi urządzeniami, takimi jak zmieniarka płyt, telefon, reszta systemu nawigacyjnego, komputer pokładowy oraz prawdopodobnie gniazdo dla systemu wizyjnego bądź kamery cofania lub innego zewnętrznego źródła sygnału wideo. Ten gumowy element, z tego co pamiętam, jest ważną częścią konstrukcji tłumiącej skorupy drganie, a jego brak może powodować poważne problemy z płyt CD odtwarzaniem. Co dolegało sprzęciorowi po tak długim czasie od rozmowy już niestety nie pamiętałem, więc postanowiłem, że zanim dostanę odpowiedź przypominającą od widza, najpierw go odpalę. Jako że pasjonatą urządzeń typu car audio nie jestem i nigdy nie byłem, to zapomniałem, gdzie posiałem kostkę przyłączeniową, którą specjalnie do radia innego widza kupiłem. Skończyło się na kolejnej wyprawie na giełdę, gdzie nieco inną, ale pasującą udało mi się zdobyć i już nieco bezpieczniej, lecz nadal metodą prób i błędów mogłem sprzęciora uruchomić. Pierwszą oznaką życia, którą można dostrzec po podaniu napięcia na piny zasilania, jest mrugająca czerwona dioda, lecz do takiego zachowania nie ma sensu aż takiej ilości tranzystorów, jaka jest w tej maszynie angażowania. Przez chwilę myślałem, że takie oznaki życia były powodem pojawienia się widza u mnie z tym urządzeniem, ale po spięciu pinu zasilania z pinem oznaczonym opisem save i wciśnięciu przycisku włączającego sprawiło bladego, ale zawsze jakiegoś ekranu powitalnego pojawienie. Przy okazji taką ciekawostkę z
interfejsem, podając napięcie zasilania na, domniemam, pin sygnału włączenia świateł, zauważyłem, ale też widząc okno z prośbą o kod odblokowujący i otrzymując taką odpowiedź od widza, przeszła mi przez poroże myśl, że prawdopodobnie końca przygód z tym sprzęciorem dobiłem. Może powieję teraz grozą, ale nie tylko dlatego, że przejdę na chwilę do opowiadania prozą, ale nawiązując do tekstu w poście na twarz o książce, zabiegów typu łamania haseł nie podejmuje się nawet po udowodnieniu własności przez widza, bo zwykle taka realizacja wiąże się z nabyciem specjalistycznych i przekraczających budżet odcinka narzędzi, co w przypadku jednorazowej realizacji filmowej, mówiąc wprost, jest nieopłacalne. Najtańszym i najlepszym rozwiązaniem w przypadku zagubienia bądź nieprzekazania przez poprzedniego właściciela kodu będzie podpowiedziane przez użytkowników forum Elektroda udanie się do serwisu, gdzie po dopełnieniu formalności udowodnienia własności w kilka minut ten kod odczytają. Ale ponieważ jest to pierwsza edycja cyklu, do której ten regulamin nie powstał, to za chwilę nad problemem się pochylę, a na razie czeka mnie wyzwanie raczej nie większe, bo najpierw wypadałby poznać i wam też pokazać, co kryje wnętrze. Skorupa jest, jakby nie patrzeć, nietypowa, bo sprawia wrażenie, że jest modułowa i choć wszędzie zostały użyte śruby z łubami typu Torx, wymagającymi śrubokręta tylko rozmiaru jednego, to górną i dolną klapę można też zdjąć bez niego. Pod tą górną schowany został czytnik płyt CD oraz głowica radiowa, której gniazdo jakimś cudem mi umknęło podczas sprzęciora prezentacji, a jest to dość ważna głowica będąca częścią odbiornika satelitarnej nawigacji. Dolna z kolei skrywa spód płyty głównej, na którym zamontowano gniazdo serwisowe, trochę elementów dyskretnych oraz kilka układów SMD i właściwie tyle bez śrubokręta typu Torx zobaczyć da się. Odkręcenie trzech śrub trzymających blachę usztywniającą dwupuszkową konstrukcję osłoni taśmę je łączącą, a rozpięcie jej, wykręcenie kolejnych czterech śrub dolną puszkę trzymającą, wypięcie taśmy panelu wyświetlacza oraz podświetlenia pozwoli na zdjęcie kolejnej pokrywy, pod którą odkryć można kolejną płytkę urządzenia. Prawdopodobną jej rolą jest generowanie grafiki i obrazu na wyświetlaczu wyświetlenie, o czym świadczyć może obecność wcześniej pokazanych gniazd przyłączeniowych oraz gniazda wejścia wideo, ale ciekawie jest głębiej, lecz najpierw czekało mnie pięciu śrub wykręcenie. Schowana między goldpinowymi mostkami mniejsza płytka, patrząc na jej połączenie z dodatkowym gniazdem, najprawdopodobniej służy do sterowania zmieniarką, sygnałów audio, miksowania i dekodowania, a także, domniemam, patrząc na obecność układu pamięci RAM, tymczasowego przechowywania tego, co utrwaliła funkcja audycji o zdarzeniach drogowych, automatycznego nagrywania. Pod nią znajduje się ostatnia płytka tej konstrukcji, zawierająca sekcję zasilania, głowicę radiową, resztkę toru audio, w tym dwie końcówki mocy, pamięć z oprogramowaniem urządzenia oraz serce sprzęciora, czyli moduł FIS, jak widać schowany niczym w najgłębszym zakamarku nory lis. W telegraficznym skrócie po złożeniu dolnej puszki w całość jeszcze zerknę do górnej części, by pokazać, co jeszcze w niej poza napędem się uchowało. Dość tajemniczo wygląda ta zawieszona na kawałku blaszki puszka połączona trójżyłowym przewodem z dolną płytą, która domniemam w większej części odpowiada za nawigację. A jest to sensor kąta skrętu, który razem z innymi czujnikami zwiększa dokładność pozycjonowania, która celowo przez satelitarny system jest delikatnie przekłamywana. I w tym momencie zakończyłbym przygodę z tym sprzęciorem, gdyby to była druga edycja cyklu naprawy, a widzowi jakimś cudem przez sito eliminacji udałoby się pacjenta przeprawić, ale mając na uwadze jego wiek, pierwszą edycję, do której został dostarczony, oraz to, że dzięki temu widzowi wnętrza jeszcze kilku innych ciekawych urządzeń mogą się pojawić, to spróbuję w amatorskich warunkach z zabezpieczeniem tego, jakby nie patrzeć, komputera, się rozprawić. Na wstępie przestrzegę przed dostępnymi w pierwszych wynikach wyszukiwania aplikacjami, które generują kody w oparciu o numery seryjne, bo dość często te darmowe generatory są wzbogacone o dodatki, których działanie jest co najmniej dyskusyjne. Ale nawet jak się z tym fantem pogodzi i da specjalną maszynę, którą hakerzy czy odpowiednie służby niech sobie przez sieć przeorają, to i tak lepiej od razu założyć, że te aplikacje raczej nie działają.
Dość często prezentowanym w sieci sposobem na urządzeń tego typu odblokowanie jest podpięcie się do pamięci flash czy EEPROM przechowującej konfigurację i jej danych zaczytanie. Następnie za pomocą algorytmów, które nielicznym udało się rozpracować, z zaszyfrowanych danych konfiguracyjnych te cztery cyfry wyekstraktować. Taką techniką posługuje się narzędzie CarProc, którego oferty sprzedaży już wcześniej pokazałem, lecz niestety wolnych funduszy, aby je nabyć, nie posiadałem. To oznaczało, nawiązując do powiedzenia, że jak się nie ma tego, co się lubi to, co się ma, skorzystanie z doświadczeń dzielących się wiedzą osób, które pokazują, gdzie wlutować się z programatorem w nieco nowszym modelu sprzęciora, aby dostać się do pinów pamięci EEPROM i skorzystać z programatora TL8662. Tu wtrącę, że po znalezieniu tych informacji przy okazji ujęć zwiedzania wnętrza realizacji, próbowałem dowiedzieć się, gdzie ten ośmionóżkowy scalak jest schowany, lecz po przejrzeniu i przemierzeniu ścieżek doszedłem do wniosku, że musiał on zostać z FIS-em zintegrowany. Oznacza to, że nie będę w stanie ominąć ekstremalnie hakerskiej techniki polegającej na wpięciu programatora do trzech przewodów bezpośrednio do ścieżek płytki drukowanej podpiętych, co też wiąże się z uwagą, że aby to zadziałało z moim programatorem, tryb sprawdzania poprawności włożenia układu musi być pominięty. Jak widać, sam odczyt udał się i w danych nawet znajomo wyglądające informacje zobaczyłem, ale jakby nie patrzeć, dopiero łatwiejszą połowę drogi do sukcesu przebyłem. Mając plik binarny, próbowałem szukać algorytmu lub programu dekodującego, ale poza prośbami o kod do wrzuconych plików zrzutów i odpowiedziami nie znalazłem niczego sensownego. W tym momencie, nawiązując do wcześniej wspomnianych darmowych programów, po raz pierwszy udało mi się znaleźć uruchamiający się kalkulator zwracający kod po podaniu numeru seryjnego, ale wygenerowana przez niego kombinacja i tak nadawała się do niczego. Po podaniu błędnego kodu drugi raz interfejs blokuje się na godzinę i teoretycznie mógłbym czekać tyle na odblokowanie i ponownie jeszcze raz spróbować, lecz nie chciało mi się aż tyle czasu marnować, a dalej eksperymentować. Zgrałem więc jeszcze raz zawartość pamięci z zablokowanego urządzenia i skoro w zrzutach znaczne różnice w danych zaobserwowałem, to wgrałem do radia pierwszą wersję i po jego ponownym włączeniu okazało się, że możliwość wpisania kodu odblokowałem. Teoretycznie mógłbym w ten sposób dalej kombinację liczb zgadywać, lecz myślę, że pamięć EEPROM dość szybko uległaby degradacji i sprzęciora w ogóle nie dałoby się używać. Już nawet chciałem na forum elektrody wrzucić post z plikiem binarnym i poprosić o numeru zdekodowanie, ale brak odpowiedniej liczby punktów czy wątków, w których bym komuś doraźnie pomógł, tak mnie nakręcił, że znalazłem jeszcze inne rozwiązanie. Trafiłem na film, którego autor ominął problem, wgrywając dane konfiguracyjne z innego egzemplarza tego samego modelu, którego kod był już znany, tylko że w przypadku bohatera tego odcinka akurat nie było plików do niego na 100% pasujących, a ja nie chciałem dopuścić do sytuacji, w której sprzęcior zostałby zbrikowany. Drążąc ten temat dalej, dostrzegłem, że w nieco nowszym modelu tego sprzęciora, czyli A, dość często mówiło się o zakodowanych danych klucza pod 16, 32 i 48 bajtem i to był wart uwagi punkt zaczepienia, bo większe były szanse na sukces, jak pociągnę ten wątek dalej i z innego wsadu dokonam tych 16-bajtowych fragmentów przeszczepienia. A po zaprogramowaniu pamięci z modyfikowanymi danymi tak się stało, że po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu do menu głównego nawet wejść się udało. A jak wyjąłem do testów głośniki, to odkryłem, że kostkę przyłączeniową, której wcześniej szukałem, razem z nimi położyłem. Podpiąłem jeszcze do wejścia antenowego kawałek drutu, by jak mi głośniki ryknęły, bo miałem ustawioną chyba maksymalną głośność, stwierdzić, że radio działa bez zarzutów. Teraz mogłem radio w ramach moich możliwości przetestować i informacje oraz funkcje, o których wcześniej nie wiedziałem, poznać czy zweryfikować. Automatyczny zapis informacji drogowych emitowanych na aktualnie słuchanej stacji radiowej nawet funkcjonuje, ale w odsłuchu okrojoną jakość dźwięku przypominającą stację nadającą na falach długich aż za bardzo się czuje. Dowiedziałem się też, że wbudowany napęd płyt CD używany jest tylko do systemu nawigacyjnego, a urządzenie nie jest w stanie odtwarzać płyt bez zewnętrznej zmieniarki lub innego osprzętu
dodatkowego. Bez anteny dla GPS-a czy płyty z mapami akceptowalnymi przez to urządzenie nawigacji niestety odpalić nie potrafiłem, więc jeszcze tylko tryb skanowania stacji radiowych odpaliłem i na tym przygodę z bohaterem tego odcinka zakończyłem. Szczegóły wpisów konfiguracyjnych zdecydowałem się jednak ocenzurować, ale z drugiej strony droga dotarcia do celu została pokazana, więc chcący będą w stanie je na swoje potrzeby wykreować. I jeszcze raz zaznaczę, tym razem mi się udało, ale z tego typu problemami proszę kontaktować się nie ze mną, a z wyposażonymi w odpowiedni osprzęt wyspecjalizowanymi serwisami. Przypadkowych oraz świeżych widzów, zanim do mnie z prośbą o naprawę zapukają, odsyłam do opisu filmu, gdzie jest link do twarzoksiążkowego postu, który niech przeczytają. A ja do obiecanej kolejnej części filmu o Xboxach się powoli przestawiam i paczkę, w której równie dobrze widz mógłby siebie wysłać, na troszeczkę później zostawiam. A ponieważ językowi puryści i poloniści jakimś cudem tematyki tego kanału się nie przerazili i na nieprawidłową formę gramatyczną końcowej odezwy mi uwagę zwrócili, więc szacunku dla nich za dotrwanie co najmniej raz do końca odcinka zakończę ten film alternatywną odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się! Oh.